Co na to Twój lekarz? Medyczny podcast. Mówimy o zdrowiu w przestępny sposób. Zaprasza Dariusz Litera. Mówi się, że cukrzyca to największa niezakaźna pandemia w historii ludzkości. Na całym świecie cierpi na nią około 400 milionów ludzi. W Polsce jest prawie 3 miliony chorych. Specjaliści szacują jednak, że ponad 1,5 miliona dorosłych Polaków żyje z cukrzycą bez jej rozpoznania. Długotrwale utrzymujący się wysoki poziom cukru we krwi powoduje uszkodzenia wielu narządów, w tym serca i naczyń krwionośnych, nerek, nerwów i oczu. Czy zagrożenie dotyczy nas wszystkich? A co na to Twój lekarz? Dzisiaj Twoim lekarzem jest diabetolog dr Jacek Bogdał. Witamy, panie doktorze. Dzień dobry, witam wszystkich. Panie doktorze, zacznijmy od absolutnych podstaw. Co to jest cukrzyca? Na czym polega to schorzenie? Cukrzyca jest chorobą ogólnoustrojową, która tak naprawdę polega na tym, że poziom cukru nam się podnosi i to wszystko zależy od tego, jaki poziom insuliny mamy. Powikłania, które występują i które są najgroźniejsze w cukrzycy, tak naprawdę są spowodowane wysokim poziomem cukru, który utrzymuje się przez dłuższy okres czasu. Jest to kwestia najczęściej kilku, u niektórych pacjentów kilkunastu lat. Tak długo się rozwija ta choroba? Podstępnie. To wszystko zależy od rodzajów cukrzycy. No właśnie, jakie są rodzaje? Powiem ogólnie, że dzielimy cukrzycę w chwili obecnej na cztery rodzaje. Typ pierwszy cukrzycy najczęściej dotyczy osób młodych, u których brakuje całkowicie insuliny, i wtedy niezbędnym leczeniem jest podawanie insuliny z zewnątrz. Czyli te wysepki Langerhansa nie produkują hormonu zwanego insuliną? Tak jest. Na początku w niewielkich ilościach jest produkowana, ale po kilku miesiącach, u osób starszych po kilku latach. Ta ilość wysepek jest na tyle mała, że praktycznie insulina nie jest produkowana, dlatego musimy ją podawać zewnątrz. A co może być przyczyną cukrzycy typu pierwszego? Przyczyn jest sporo, natomiast najczęściej jednoznacznej przyczyny nie jesteśmy w stanie ustalić. Natomiast bardzo często Wiemy, że takim czynnikiem powodującym cukrzycę są infekcje wirusowe, infekcje bakteryjne, a często tak naprawdę skażenie środowiska. Ale co, takie zapalenie trzustki w młodym wieku może spowodować, że absolutnie przestaną nam działać wysepki Langerhansa i tej insuliny nie będzie, tak? Ostatecznie do tego dochodzi, natomiast tutaj czynnikiem sprawczym są przeciwciała, które powstają przeciwko komórkom, które produkują insulinę. Czyli choroba autoimmunologiczna to immunologiczna. Tak Sami jest. zabijamy własne komórki tak. i później mamy cukrzycę typu pierwszego. Rozumiem tak jak pan doktor powiedział, że tutaj od samego początku musimy włączyć leczenie insuliną, czyli musimy podawać insulinę z zewnątrz, żeby gospodarka cukrowa się ustabilizowała. Jeżeli dotyczy to osób młodych, to tak jest. Natomiast może pojawić się cukrzyca też u osób dorosłych i wtedy na samym początku Wyspy Langerhansa produkują insulinę i jest to jeszcze możliwe przez kilka lat. Bardzo ważną rzeczą jest to, żeby pacjenci jak tylko się dowiedzą, że jest cukrzyca, że jest wyższy poziom cukru, zgłosili się do lekarza i wtedy na podstawie konkretnych badań jesteśmy w stanie powiedzieć, czy jest to cukrzyca typu pierwszego, czy typu drugiego. I dochodzimy właśnie do cukrzycy typu drugiego, bo pierwszego mamy już za sobą. No to proszę powiedzieć, jaka jest różnica? Tamtą mamy omówioną, a teraz cukrzyca typu drugiego. Cukrzyca typu drugiego najczęściej występuje u osób starszych. Starszych to rozumiemy często już niestety powyżej 30 roku życia. Do tej pory przyjmowało się, że u osób starszych występuje cukrzyca typu drugiego, czyli powyżej 50-60 roku życia. Natomiast w dzisiejszych czasach już jesteśmy w stanie rozpoznać cukrzycę typu drugiego u osób powyżej 30 roku życia. A nie ukrywam, że mam kilku pacjentów, którzy nie mają jeszcze 18 lat, czyli są niepełnoletni, a już u nich rozpoznałem cukrzycę typu drugiego. Na czym polega różnica w przypadku tych dwóch typów cukrzycy? Najważniejsza. Jeżeli chodzi o cukrzycę typu drugiego, ona jest związana ze zbyt dużą produkcją insuliny na samym początku. Na początku jest to insulinooporność i komórki trzustkowe produkują na tyle dużo insuliny, która niestety nie działa prawidłowo i pomimo tego poziom cukru nam się podnosi. My cukrzycę rozpoznajemy wtedy, jeżeli ten cukier jest wyższy i przekracza pewne wartości, które są ustalone przez nasze towarzystwo diabetologiczne. I tak naprawdę po iluś latach nieleczenia dobrego cukrzycy, jest to kwestia często 15-20 lat, też musimy włączać insulinę z uwagi na to, że trzustka nam się wyczerpuje, czyli komórki produkują już nieodpowiednią, niewystarczającą ilość insuliny. Ciekawe, co na to Twój lekarz? Jak wygląda kwestia tych objawów, które pozwalają wykryć cukrzycę typu drugiego we wczesnym stadium? Jakie to są objawy? Co pacjent powinien wiedzieć o swoim organizmie, żeby no, zorientować się, że czas chyba pójść do lekarza pierwszego kontaktu, a później do specjalisty, do diabetologa? Jeżeli mówimy o typowych objawach, Cukrzycy, którą rozpoznawaliśmy kilka lat temu, jeszcze te objawy pojawiają się wtedy, jeżeli zaczyna nam się chcieć więcej pić, zaczynamy więcej oddawać moczu, często w dzień, ale również w nocy, i pojawia nam się chudnięcie. To jest już objaw tego, że cukry są na tyle wysokie, że organizm, starając się na początku walczyć z tym, powoduje to, że przekracza pewną swoją granicę wytrzymałości i nie jest w stanie już sam sobie pomóc. Wtedy daje nam znać, że powinniśmy coś zrobić. W dzisiejszych czasach. Idziemy najczęściej do lekarza, żeby wykonać badania i wtedy niestety okazuje się, że poziomy cukru są bardzo wysokie, często powyżej 250-300 mg na decylitr. A powiedzmy, że cukier w naszej krwi nie powinien przekraczać 100. Jeżeli mówimy o cukrzycy, to poziomy cukru naczczo, które są powyżej 125, stwierdzone kilkakrotnie, pozwalają nam rozpoznać cukrzycę. Nie musimy wykonywać dodatkowych badań. Tylko i wyłącznie dwa pomiary cukru wystarczą nam do rozpoznania cukrzycy. Ale powyżej muszą 125. być wartości miligram. powyżej 125, czyli od 126 w górę. Jeżeli natomiast mamy poziomy cukru troszeczkę niższe, czyli między 100 a 125, wtedy należy wykonać dodatkowe badanie test do ustnego obciążenia glukozy, potocznie zwaną krzywą cukrową. W której stwierdzamy po wypiciu 75 g glukozy, jaki jest poziom cukru najczęściej po godzinie i po dwóch godzinach. I zależnie od wysokości tego cukru, rozpoznajemy prawidłowy poziom albo stan przedcukrzycowy, albo już cukrzycę. Jeżeli po dwóch godzinach w tym teście poziom cukru będzie powyżej 200. Panie doktorze, jeszcze musimy powiedzieć jedno naszym yy, słuchaczom, chciałem powiedzieć pacjentom, ale może potencjalnym pacjentom również. To wyszło podczas rozmowy z kardiologiem. Otóż pacjenci nie zawsze dobrze przygotowują się do badań. I zdarza się taka sytuacja, że ktoś po bardzo obfitej kolacji, wczesnym rankiem, udaje się do punktu pobrań, tam pobierana jest mu krew i nagle wyniki przychodzą takie, że wszyscy łapią się za głowę. I dopiero później pada pytanie: Czy był pan czco? No tak byłem, a wcześniej kiedy pan jadł? No o 22 tam jeszcze wciągnąłem jakąś kolację. No i okazuje się, że ten organizm, który ma doprowadzić go do takiej równowagi, to określenie naczczo oznacza, że my powinniśmy się powstrzymać od obfitych posiłków, pewnie w przypadku cukru bardzo jakiś bomb glukozowych, żeby organizm miał możliwość pokazania swojego stanu zerowego. Tego, tak co by jest... było najlepiej. Ogólnie jest przyjęte, że powinniśmy 8 godzin przed badaniem nie jeść produktów wysokowęglowodanowych i tak naprawdę możemy pić tylko i wyłącznie wodę. Natomiast... A zdarza się, że pacjent mówi, jest pan na czczo? Jestem oczywiście na czczo, tylko kawkę wypiłem, zabierano. Oczywiście z cukrem. No jeżeli to ma miejsce, no to niestety najlepiej w takiej sytuacji przesunąć termin testu na inny dzień. Natomiast też musimy zwrócić uwagę na to, że wieczorem posiłek nie Powinien zawierać zbyt dużo tłuszczu, ponieważ tłuszcze się bardzo długo wchłaniają, i też ten poziom cukru naczczo może być troszeczkę zaburzony. Więc warto zjeść lekką kolację, odczekać te 8-10 godzin i rano wypić, może być nawet dosyć duża ilość wody i przyjść na badania. Jeszcze jedną rzecz chciałbym dodać, mianowicie w czasie badania, które trwa przez dwie godziny, powinniśmy siedzieć. Nie powinniśmy po pierwszym pobraniu cukru, wypiciu słodkiej glukozy 75 gramów, nigdzie chodzić. A często mi się zdarza, że w tym czasie pacjenci mają dosyć dużo czasu, więc idą coś załatwić, często idą na zakupy. W związku z tym ten wynik testu zwłaszcza po dwóch godzinach, który dla nas jest wiążący, no nie jest wtedy też wiarygodny. ze względu na wysiłek fizyczny. Tak, ponieważ wiemy, że poziom cukru się obniża yy, na skutek, czy w czasie czy po wysiłku fizycznym. to jeszcze zależy od tego, jak bardzo intensywny on jest. Mamy zdiagnozowane. Wychodzi nam w badaniach krwi, że niestety poziom cukru jest zbyt wysoki, i teraz co pan doktor robi w gabinecie z takim pacjentem? Ten pacjent przychodzi już z wynikami badań, no i okazuje się, że jest to albo cukrzyca, albo stan przedcukrzycowy. Co następuje dalej? Od tego momentu, kiedy pan doktor powie, wynika z tych badań, że mamy tu do czynienia z cukrzycą. Co po powiedzeniu tego rozpoznania dzieje się w gabinecie? To wszystko zależy od tego, czy pacjent po wykonaniu badań był u lekarza rodzinnego, czyli u lekarza pierwszego kontaktu, czy też nie, bo najczęściej jest tak, na całe szczęście w Polsce, że lekarze rodzinni, widząc już rozpoznanie cukrzycy, zaczynają włączać leczenie i zalecają wykonywanie pomiarów cukru na glukometrze. Powinniśmy wykonywać wtedy badania dosyć często, żeby zobaczyć tak naprawdę, czy nasza trzustka jest w stanie podołać temu, co jemy, czyli naszej diecie, naszemu stylowi życia. I powinniśmy na początku wykonywać badania cukru od razu po przebudzeniu, czyli na i później dwie godziny po głównych posiłkach. Najczęściej po śniadaniu, po obiedzie i po kolacji. I jeżeli zaczynamy mierzyć cukry, Wtedy dopiero widzimy, jak to wygląda w naszym normalnym życiu. Czy musimy zacząć leczenie już farmakologiczne, czyli tabletkami najczęściej, czy na przykład na początku wystarczy nam tylko zmiana stylu życia? Co na to twój lekarz? Mówimy o zdrowiu w przystępny sposób. Zaprasza Dariusz Litera. Jedno bardzo ważne pytanie, które pada pewnie. Czy cukrzycę można całkowicie wyleczyć? Jeżeli rozpoznajemy cukrzycę na podstawie wyższych poziomów cukru i zaczynamy zmieniać swój styl życia, w wyniku czego zmieniamy naszą dietę, zwiększamy aktywność fizyczną, w wyniku czego najczęściej wtedy troszeczkę chudniemy, co jest dosyć powszechne w cukrzycy typu drugiego, to możemy ten poziom cukru obniżyć do wartości prawidłowych. I czasami zdarza się, że pacjenci po kilku latach, po modyfikacji stylu życia, wykonują ponownie krzywą cukrową, i na podstawie tego nie możemy jednoznacznie rozpoznać i stwierdzić cukrzycę. Natomiast w praktyce wiemy, że jeżeli u kogoś rozpoznamy cukrzycę, to niestety zostaje ona do końca życia. My możemy przez pewien okres czasu te poziomy cukru trzymać w normie, i do tego dążymy żeby cukry były prawidłowe, ale niestety, jeżeli zapomnimy wtedy o cukrzycy, to po dwóch, trzech latach odpuszczenia sobie troszeczkę poprawnego stylu życia, poziomy cukru nam rosną i wtedy często nie mierzymy już sobie cukrów. I niestety zdarza się, że trafiamy z cukrami bardzo wysokimi często 400-500. I niestety potrzebne już jest wtedy leczenie wielolekowe, a często też insulina. Czyli powinniśmy tak naprawdę nauczyć się żyć z cukrzycą? Tak jest. No to właśnie będziemy się uczyć jeszcze w podcaście, co na to Twój lekarz, żyć z taką chorobą. Ale proszę jeszcze powiedzieć, dlaczego wczesne wykrycie cukrzycy jest takie ważne? Wszyscy to podkreślają, od okulistów po kardiologów. Cukrzyca daje nam powikłania wtedy, jeżeli mamy Wysokie cukry, które utrzymują się przez dłuższy okres czasu. I największym problemem jest to, że cukrzyca na początku nie boli. Przez 10-15 lat możemy mieć cukry dużo wyższe niż norma i nie odczuwać żadnych dolegliwości. Natomiast, niestety, w tym czasie powstają powikłania powikłania z różnych narządów. I dopiero jak my widzimy te powikłania. To dopiero wtedy pewne rzeczy zaczynają nas boleć, przestajemy widzieć, i to z dnia na dzień pojawiają się bóle nóg, pojawiają się nieprawidłowe wyniki badań, zwłaszcza tu myślę o poziomie kreatyniny we krwi, i wtedy dopiero zgłaszamy się do lekarza. Natomiast niestety to już jest troszeczkę za późno. Więc dlatego bardzo ważną rzeczą jest to, żebyśmy na początku zdiagnozowali jak najszybciej cukrzycę, wyższy poziom cukru, żebyśmy pozmieniali i zmodyfikowali swój styl życia i ewentualnie włączyli leki doustne na początku w postaci jednego preparatu lub ewentualnie dwóch i dzięki temu odsuwamy powikłania o wiele lat często doprowadzamy do tego, że do tych powikłań nie dochodzi, i tak naprawdę też jesteśmy w stanie uciec przed włączeniem insuliny, czyli tego, czego wszyscy się boją, i tak naprawdę czego w obecnych czasach możemy uniknąć. No właśnie, jak tym trybem życia doprowadzić do tego, że kontrolujemy cukrzycę? Jakie są te podstawowe wskazania, które Pan pewnie wielokrotnie w gabinecie mówi pacjentom, żeby stosowali, wdrożyli, no i żeby się ich trzymali? Jeżeli rozpoznajemy cukrzycę przypadkowo przy niższych poziomach cukru, często ma to miejsce też w czasie badań medycyny pracy, w czasie badań okresowych, corocznych, to wtedy niewiele potrzebujemy, żeby poprawić poziom cukru i odsunąć te przewlekłe powikłania. Tak naprawdę wystarczy nam tylko kilka drobnych zmian, jeżeli chodzi o nasze żywienie, niewielka różnica w stosunku do tego, co było, jeśli chodzi o wysiłek fizyczny, i tak naprawdę często na początku te leki nie są potrzebne leki farmakologiczne. Zdarza się, że włączamy na początku też leki, żeby trochę pomóc pacjentowi, jeżeli wiemy, że warunki życia nie pozwalają na to, żeby zmienił ten swój styl życia. I jeżeli od początku postąpimy w ten sposób, to jesteśmy w stanie na wiele lat kontrolować cukrzycę i tak naprawdę nauczyć się z nią żyć. Co radzi Twój lekarz? Kto jest lepszym pacjentem? 30-latek, który naczyta się czegoś w internecie, czy taka osoba, no powiedzmy jak ja, albo jak ja, które już troszeczkę chyba się nie chce zmieniać swojego trybu życia, bo się przyzwyczaiła taka osoba do wielu rzeczy, do tej słodkiej herbaty o poranku, no takich rzeczy, od których czasami nie chcemy się odzwyczaić. Rzeczywiście jest to trudne zagadnienie. Natomiast osoby młode, z uwagi na to, że mają przed sobą dosyć dużo życia, mają przed sobą często rodzinę, Albo planują założenie rodziny. W związku z tym ta mobilizacja jest dużo większa, ponieważ takie osoby są w stanie też dosyć dużo rzeczy zmienić. Przede wszystkim są w stanie bardziej zwiększyć aktywność fizyczną. A to ma bardzo duże znaczenie w dzisiejszych czasach, ponieważ wiemy, że nasza cywilizacja niestety powoduje, że coraz mniej się ruszamy. Mamy na tyle dużo udogodnień, z których korzystamy, z drugiej strony cały czas się śpieszymy, w związku z tym na nic nie ma czasu, a jeszcze uważamy na dodatek, że jesteśmy niezniszczalni. I dlatego ten początek tutaj jest dla nas taki ważny, ale też. Wiemy, że jeżeli już postawimy rozpoznanie cukrzycy, to po raz pierwszy pojawia się tak troska o zdrowie. I dlatego na początku zaczynamy o nie dbać bardziej, jesteśmy bardziej zmotywowani i jesteśmy w stanie więcej rzeczy zmienić. Natomiast tak naprawdę na każdego jest jakiś sposób. Każdy ma jakąś wartość, dla której warto żyć. I tak naprawdę tutaj już przejdę do osób starszych, bo wiadomo, że im jesteśmy starsi, tym trudniej zmienić swoje przyzwyczajenia. To bardzo często idzie nam z pomocą rodzina, i tak jak ja obserwuję w swojej praktyce, informacja o tym, że warto coś zrobić dla wnuków i z nimi się troszeczkę pobawić, być dla nich przykładem, powoduje, że osoby starsze zaczynają się mobilizować i też się zmieniają. Także tutaj uważam, że z każdym można dojść do porozumienia i u każdego osiągnąć pewną mobilizację i zmianę stylu życia, ale musimy do takiej osoby dotrzeć, a to się wiąże z tym, że potrzebny jest na to czas. Musimy na wizycie porozmawiać, musimy zobaczyć, jakie są potrzeby, i wtedy tak naprawdę indywidualnie podchodzimy do każdego pacjenta. Nieraz nie udaje się to na jednej wizycie. Czasem potrzeba zacząć pewien proces, zostawić pacjenta z pewnymi przemyśleniami, które będzie musiał na spokojnie w domu sobie opracować i poukładać troszeczkę życie na nowo. I nagle się okazuje, że te przyzwyczajenia można zmienić, a korzyści płynące z tego są na tyle duże, że wszyscy się wtedy cieszą. Powiedział w podcaście: Co na to twój lekarz? Dr Jacek Bogdał, diabetolog, a do cukrzycy, do cukru i zgubnego wpływu cukru na nasze życie, wrócimy w kolejnych odcinkach naszego programu. Dziękuję, panie doktorze. Dziękuję bardzo. Co na to twój lekarz? Wszystkie odcinki medycznego podcastu dostępne są na stronie Twój lekarz oraz na. Popularnych platformach streamingowych. Co tydzień nowy odcinek.